Będąc młodą lekarką, zamienioną poniekąd w sup soli, potem wszystkim, co się u nas ostatnio nawyrabiało, wszedł raz do mnie pacjent trzymający się oburącz za podbrzusze. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż jestem obecnie jednostką schorowaną na każdym centymetrze sześciennym mojego organizmu. Proszę się uszczegółowić. Z rana mianowicie dostaję czkawicy i odbija mię się niebożebnie raz po raz. O tak. Proszę bez efektów dźwiękowych, bo jestem na to obrzydliwa. A czym się panu odbija? Kwaśnym czy gorzkiem? Odbija mię się kampanią wyborczą w wykonaniu naszej żurnalistyki i dalszą niemożnością w wykonaniu naszej polityki. Ach tak! Oto soda czyszczona i żel. Żel. Proszę zażywać 3 razy dnia przed żel. Popiciem i po wszystkim. Zaraz, to nie wszystko. Na skutek 6 tygodni poszarpanych nerwów wyskoczył mi na żołądku wrzód. O, tu, proszę dotknąć, wrzód, o. Dotkłam pacjenta palpacyjnie w okolicy żołądka. I rzeczywiście wrzód był macalny. Głośno. Proszę pana, wrzód pański jest tak zaawansowanym, że farmaceutycznie już go nie rozpędzę i musi sam pęknąć. Aha, będzie mnie pani doktor rżnąć. Mogłabym, ale posiadam lepsze rozwiązanie. Cały zamieniam się na słuch. Otóż nie za długo odbędą się u nas wybory parlamentarne. Znów? W ordynacji proporcjonalnej i one dopiero dadzą nam takiego dubla, że wrzód pański pęknie sam ze siebie. Ach, to oddycham z ulgą, bo bardzo nie lubię być rżniętym. Realizuję się na parapecie tą oto nieaktualną ulotką. Hasłem naszym zgoda będzie i ojczyzna nasza. I żegnam. Po wyjściu pacjenta strzepłam ulotkę do kibla. Zażyłam luminal, elenium, elemis i elektromis, po czym popiłam 100 żytniej. Młoda lekarka na rubieży też jest przecież obywatelem swego kraju i może popaść przez to wszystko w polityczne roztrzęsienie nerwowe. Do usłyszenia!